Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i zapraszam was na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy wy! KO Advance na Game Boy Advance, albo po prostu Kangurek KO 1 na Game Boy Advance. I ta gra została wydana w 2001 roku przez Titus. Więc tak, moi drodzy, kontynuujemy dalej cykl Kangurka KO na tym kanale, ale już nie jako maraton, tylko po prostu jako odrębne let's playe. Być może maraton powróci na dwie części, czyli na część drugą i część trzecią. Na początku sobie wejdziemy w tutorial, jak widzieliście zresztą na gameplayu. I w ogóle ciekawostka jest taka, że nie nagrywam tego kamerką, ponieważ tutaj będziecie mieli screena. Tak, dokładnie tak. To jest let's play, który praktycznie gameplay nagrałem rok temu. A nawet dwa lata temu bardziej, bo można by powiedzieć, bo mam już rok 2018. Więc wiecie, dwa lata temu nagrałem sobie ten gameplay i przydaje mi się na czarną godzinę, kiedy nie wiem co nagrać. I właśnie przyszła ta czarna godzina, dlatego korzystam z tego i będę nagrywał sobie Kangurka KO. Generalnie tak mniej więcej wygląda tutorial. Będziemy po prostu prowadzeni za rączkę i będzie nam, że tak powiem, pokazane, co nas będzie czekało w grze oraz jakie power-upy będziemy mogli natrafić. Generalnie ta gra może nie wygląda graficznie aż tak źle, ale uwierzcie mi, zagrajcie sobie w tę grę i stwierdzicie, że ta gra jest totalną porażką. I nie zrozumcie mnie źle, ja lubię bardzo, jak porty jakichś tam gierek się pojawiają na inne konsole. Ja to wszystko jak najbardziej lubię, bo wtedy widać, że gra jest jak najbardziej, że tak powiem, promowana w jakiś tam sposób i zyskuje w pewnym stopniu popularność. Ale szczerze powiedziawszy, jest jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje w tej grze, a mianowicie to, że ta gra jest po prostu, no moim zdaniem, nie będę ukrywał, bardzo słaba, jeżeli chodzi o ten port. Ale dobra, czas na cutscenkę. Jak widzicie, idzie sobie tutaj Kangurek KO tą oto swoją doliną, czy tam, znaczy wiadomo, że w pierwszej części to akcja dzieje się na wyspie, ale tutaj idzie sobie w sumie jakby on był w dżungli, tak to przynajmniej wygląda z tej perspektywy. I na swojej drodze napotyka Huntera, który w dziwny sposób wygląda, nie będę tego ukrywał. No i co, Hunter zamknął go w klatce i tak by między innymi będzie wyglądała fabuła, czyli po prostu będziemy musieli skopać dupsko Hunterowi i uratować, że tak powiem, kangurzom rodzinę. Więc tak, generalnie rzecz biorąc, na tym właśnie ta gra będzie polegać. Będziemy po prostu zwiedzać takie poziomy 2D i mniej więcej będzie to troszeczkę kalka tych poziomów, co już przechodziliśmy w wersji PC-towej, ale nie wszystkich, rzecz jasna. Bo nie wszystkie rzeczy jasna powracają. Ta gra trochę ma mniej poziomów niż port PC-towy tej oto gierki. Więc może powiem o tym, jakie ta gra w ogóle dostała noty, bo nie wiem czy wiecie, ale generalnie rzecz biorąc, szukałem informacji odnośnie tej gry na necie, rzecz jasna. I muszę przyznać, że ta gra została okrzyknięta jako jeden z najgorszych portów Kangurka KO. I ja nie mówię tutaj wcale na żarty, serio. Port tej gry jest po prostu żałosny, naprawdę. Ludzie po prostu grając w tę grę, niektórzy mieli dosłownie zniesmaczenie. Wiadomo, znalazły się oczywiście osoby, którym ta gra przypasowała. Może nie podpadła, bo to złe słowo. Ale generalnie rzecz biorąc, gra jest dosyć mech, według ludzi. No i tam było, jak widzicie, hasło. Tutaj to jest tak zwana mapa. Tutaj będziemy mogli poruszać się między innymi po poziomach. Ta gra ma mniej więcej, żeby was nie skłamać, gdzieś może z 20 poziomów, może trochę mniej, coś takiego. I nawet spoko muzyczka leci sobie na tej mapce. Ale powiem wam, że ta gra też ma dużo glitchy, co będziecie mogli zauważyć podczas gameplayu. Udało mi się zrobić przy okazji w tej grze jednego sequence breaka, który troszeczkę ułatwi mi przejście poziomu jednego. Ale wszystko się dowiecie w drugim odcinku, bo w drugim odcinku mniej więcej to się wydarzyło. Ogólnie dosyć jeszcze jedna rzecz, którą mogliście zauważyć na początku tego odcinka, kiedy sobie dwa razy byliśmy w menu głównym, pojawiła się taka rzecz, że soundtrack jest zmieniany w menu, czyli po prostu nie ma jakby jednego stałego soundtracku, tylko jest po prostu, lecą różne soundtracki, bo są to soundtracki z poziomów. Na przykład na początku, kiedy odpalił się, że tak powiem, pierwszy ekran gry, kiedy tam oczywiście zanim wszedłem w opcję tutorialu, To jest muzyka z drugiego poziomu lub pierwszego zimowego. I niestety tak wygląda moja śmierć. I krzyk KO jest dosyć dziwnie rozciągnięty w czasie. Ale oczywiście dzięki temu, że zedytowałem wam to, to jakby nic mi się nie stało. Powiedzmy, nic mi się nie stało.
ale przy okazji straciłem jeszcze jedno życie. Jeżeli chodzi o to, jak zginąłem, w jaki sposób, to mogę wam od razu powiedzieć, że nie pamiętam. A dlaczego nie pamiętam? Dlatego, że nagrywam to 2 lata temu. Nagrałem sobie gameplay, bo stwierdziłem, że jak nie będę wiedział, co nagrać, to zawsze się przyda taki let's play na czarną godzinę. I właśnie ta czarna godzina, jak już wcześniej wspominałem, nastąpiła. I po raz kolejny zhańbiłem tą grę i spadłem na sam dół. Naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat Kangur Kakao Advance, to też was odsyłam na mój let's play z Kangur Kakao 1 z polskim gamerem 17, ponieważ nagrywaliśmy razem ten let's play, to tam też troszeczkę mówiliśmy na temat tej oto przepięknej gry. Choć nie będę ukrywał, że elementy graficzne w tle są nawet okej, ale kontrola Kangur Kakao, o mój Boże, jaka ona jest okropna. Oczywiście standardowo coś, co się pojawiło w Kangur Kakao 1, czyli po prostu ustawione checkpointy, czyli to ty musisz sobie ustawić checkpoint, nie, że checkpoint się pojawi. O nie, to ty musisz sobie ustawić. Z tego co wiem, jeżeli byście grali na Game Boyu, to byłby przycisk A albo coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. To mi się tylko wydaje. Ale jako, że mieliśmy tutaj zakończenie poziomu, to jak najbardziej z niego skorzystamy. I tak, nie muszę chyba tłumaczyć, że gameplay jest nagrywany post commentary, dlatego wam teraz go komentuję. Czas na Mythical Caves, czyli 3. poziom. I leci teraz tutaj ta oto muzyczka, która pojawiła się w 1. poziomie. Ogólnie let's play, jeżeli chodzi o rendering, będzie renderowany w 30 fpsach. Na pewno powiecie, dlaczego pomidorze, dlaczego pomidorze, ja uwielbiam 60 fpsów, ja nie mogę oglądać czegoś w 30 fpsach, ponieważ jest to chujowe. I bardzo przepraszam za przekleństwo, nie chciałem tego powiedzieć, ale daję tylko przykład przykładowej osoby. Więc ja tutaj już mówię i objaśniam. Zrobię to tylko dlatego, ponieważ raz, nagrywałem to Frapsem, który faktycznie nagrał mi gameplay w 60 fpsach, ale to były jeszcze czasy, zanim ja przesiadłem się na Sony Vegasa. Co to oznacza? Oznacza to, że renderowałem wtedy filmiki w 30 klatkach. Dzięki czemu po prostu będziecie mieli let's play w 30 klatkach i Full HD, ponieważ let's play był nagrywany w Full HD. No i jako, że nagrywałem ten let's play w Full HD, no to wiadomo, nie muszę chyba tłumaczyć takiej rzeczy, że po prostu będzie lepsza jakość. Generalnie jeszcze pamiętam, jak nagrywałem to z emulatora Visual Boy Advance. Emulatora, którego korzystałem, ale teraz korzystam z emulatora Nose GBA. Nie wiem, jak to się mówi. Wiem, że zaczynamy poziom Lost Village, czyli 3. poziom jakby w tym odcinku. I troszeczkę sobie w subwooferze, albo po prostu w mikserze ściszę sobie troszeczkę, że tak powiem, gameplay z tego względu, żeby po prostu nie było tak, że gra będzie na równi ze mną, nawet że ja to tylko komentuję nagranie, ale jednak wiecie, że sami, że po prostu człowiek ma potem jakby taką dezorientację w terenie totalnie. Co chciałem powiedzieć? Mówiąc ogólnie o jakości, ja sobie zacząłem troszeczkę eksperymentować na YouTubie pod względem filmikami. Dzięki Sebulbie 2000, którego mogę tutaj pozdrowić, sobie generalnie wchodzę w tak zwane ulepszenia, tak jakby filmów, i sobie ogarniam ten kodek cały, który jakby tam ulepsza jakość. Wystarczy, że po prostu się wbije w ulepszenia, w sensie wiecie, jak jesteście na swoim kanale YouTube i macie filmy, wejdziecie sobie na swój kanał, wejdziecie w ulepszenia i po prostu zapisz i tyle, nic nie musicie klikać nawet. I wtedy się tam uzyska ten cały lepszy kodek, dzięki czemu chyba jakość jest troszeczkę lepsza. Nie pamiętam dokładnie, co on robił, ale wiem, że na pewno jest inny kodek niż aktualnie jest. Nawet nie wiem, jaki jest aktualny, tak się nie zagłębiałem w ten temat bardzo. Mówiąc o kangurku Kao, chciałem powiedzieć Kaczor Donald, przepraszam najmocniej za wprowadzenie w błąd. Po prostu jestem przyzwyczajony, bo tą serię jeszcze z parę dni temu nagrywałem. To fajne góry są w tle, naprawdę. Graficznie nawet się poziom ładnie prezentuje, ale jeżeli chodzi o całościowy gameplay, to powiem wam, że to jest porażka dosłownie. Ta gra jest nie dość, że momentami za łatwa, to jeszcze po prostu często jest tak, że są niepotrzebne rzeczy dodawane, naprawdę, moim zdaniem. Czas na Megazaurus Ferocious, czyli po prostu na pierwszego bossa w tym oto świecie pierwszym, na tej wyspie pierwszej. I to jest oczywiście muzyczka bossa. I jak ten boss będzie się prezentował? Zaraz go zobaczymy. Tylko oczywiście muszę sobie tam pójść.
Wiadomo, ja tylko komentuję nagranie, bo jak jeszcze raz przypominam, jest to Let's Play Post Commentary, czyli po prostu ja sobie siedzę i komentuję nagranie, dlatego też nie widzicie kamerki, no bo stwierdziłem, że skoro jest to Post Commentary, to po co dawać kamerkę? Skoro i tak nie będziecie jakby widzieć moich reakcji, tylko bardziej będziemy tutaj obserwować, jak grałem. Mówię, ten Let's Play mam już bardzo, ale to bardzo dawno nagrane. On praktycznie już siedzi no niecałe 2 lata na moim kanale sobie i czekał jakby na odpowiedni moment, aż się zabiorę za to. Za ten Let's Play w sensie. I powiem wam, że takie nagrywanie na zapas, w sensie na przyszły rok lub przyszłe lata, jest bardzo cool. Powiedz wam czemu? Już wam mówię i objaśniam. Zakładam, że... Może inaczej, bo ja to źle ująłem. Załóżmy, że po prostu nagrywacie sporo Let's Play i w pewnym momencie macie taki dylemat, że nie wiecie, co nagrać. I nagle sprawdzacie sobie na kanał: hej, mam tutaj nagrany gameplay, a co jeśli zacznę go komentować? I tak się o to zaczyna potem, takie komentowanie. Mówiąc teraz o bossie, taktyka na tego bossa jest bardzo prosta. Jak widzicie, po prostu atakujcie go dupskiem KO, żeby po prostu zgnieść albo wgnieść mu jego głowę w tułów. Nie no, bez przesady, takich drastycznych rzeczy nie może być. Takie drastyczne rzeczy nie mogą być pokazane, bo wtedy no niestety nie, ta gra nie byłaby plus 6, tylko jak już plus 18. Bo byłyby zbyt drastyczne rzeczy jak na taką produkcję. Bądź co bądź, jednak nie uważam, że ta produkcja jest jakoś zbytnio zła, ale też dobra nie jest, no mówię. Ja widziałem, że tak powiem, recenzje, widziałem jakby wszystko odnośnie tej gry i jakoś ludzie nie byli zbytnio zadowoleni grając w tę grę. Po prostu dużo osób było przyzwyczajone jak już do pierwszego Kangurka K.O. na pecety, a nie do takiej platformówki 2.5D jeszcze na Game Boya. Choć przyznał, że projekt jak najbardziej ambitny, ale wykonanie jak zwykle leży. Niestety. Chociaż nie mnie to oceniać, bo to są tylko gusta i guściki. Wiecie, mi się może to nie podobać, wam może się to podobać. Ja nie bronię, ja tutaj nie będę zaraz kogoś banował za to, że hej, tobie się podoba ta gra, a mi nie. Nie, nic z tych rzeczy. W ogóle mam 5 checkpointów i ja nadal tego nie użyłem. I z tego co pamiętam z gameplayu, który nagrywałem, chyba w ogóle nawet nie używałem checkpointów. Po prostu leciałem jak najszybciej do przodu. Tam mogliście niedawno jeszcze zauważyć kilka minut temu, że mieliśmy nasz pierwszy fail, jeżeli chodzi o tego bossa. Gdzie jakby KO zamienił się w tego anioła i był znowu ten dźwięk rozciągnięty w czasie. A raczej nie było tego raczej słychać, ale sami wiecie, co by było słychać. Ogólnie, jak zajmiemy się za drugi odcinek, ciekawy bug się pojawi. A i zapomniałem wspomnieć, to były też Let's Play momencie nagrywane, kiedy ja się mega stresowałem. Jak widzicie, tutaj jest dużo load state'ów, ponieważ chciałem jak najlepiej przejść tego bossa. Wybaczcie jeszcze raz za to. Bo zwykle wiecie, znacie mnie z tej strony, że nigdy nie load state'owałem albo save state'owałem, a tutaj są takie dzieje, takie rzeczy się dzieją na odcinku. No co ty sobie wyobrażasz, Pomidor? I przed chwilą znowu był KO rozciągnięty w czasie. Znowu KO rozciągnięty w czasie? I zaraz pewnie znowu będzie KO rozciągnięty w czasie, znać moje szczęście? A nie, teraz po prostu KO uderza dupą o tego tyranozaurusa. O lol, ta bomba, która miała uderzyć w KO, odleciała do góry wtedy. To nie ogarniam tego kompletnie. Ten boss jest dosyć ciekawie zrobiony, nie będę tego ukrywał. Zresztą mówię, pewnie w całych tych odcinkach, co będą, zobaczycie, że były małe save state'y lub load state'y. Tak jak wspominałem wcześniej, nagrywałem ten Let's Play na zapas. Po prostu nagrałem go sobie w sierpniu 2016. I stwierdziłem, że hej, przyszedł najwyższy czas, żeby opublikować to. Czyli mamy teraz aktualnie rok 2018, czyli bardzo się pośpieszyłem. Cholera jasna, ten boss jest naprawdę bardzo uciążliwy. Nawet, że ja kurde siedzę sobie tylko tutaj i obserwuję gameplay, to jednak sami widzicie, że też to jednak trochę przeżywam, ale nie pamiętam, jakie były moje reakcje. Z tego co wiem, troszeczkę się też denerwowałem pod koniec już gry. I teraz są takie błędy, że przez to, że jakby ten Let's Play nagrywałem w 60 FPS-ach i wyrenderowałem do 30, to często sprite'y postaci po prostu jakby się nie pojawiały. Jak widzicie, teraz była po prostu taka nicość. I dopiero wtedy, kiedy niżej zszedłem na platformę, to się pojawił Tyrannosaurus. To jest niestety bardzo charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o takie nagrywanie i renderowanie. Bo ja to nagrywałem wtedy Frapsem jeszcze, to były czasy, kiedy z Frapsa korzystałem. A teraz Fraps jednak sobie siedzi gdzieś tam w głębi mojego dysku i nie jest już on wykorzystywany, bo teraz tylko OBS-a.
z OBS-a nagrywam. To pewnie powiecie, no to skoro nagrywałeś to rok temu, no w sumie rok temu. Skoro nagrałeś gameplay rok temu, to dlaczego ty nie zrobiłeś teraz jakby lepszej wersji z, tak jak trzymasz się swojego formatu? Ponieważ stwierdziłem, że jak mam już to nagrane, to czemu mam nagrywać to ponownie? Jedyne co by się zmieniło, to to, że byłaby kamerka i zupełnie inny komentarz i może bym to zrobił na żywo. Znaczy na pewno bym zrobił na żywo, bo bez sensu byłaby kamerka w post-commentary gameplayu, moim zdaniem. Patrzcie ile on miał pasków zdrowia i jak, w jaki sposób ja zginąłem, to jest po prostu makabra to co się wydarzyło. A muzyka? No co, muzyka jest... nawet okej. Ale powiem wam szczerze, że teraz jak patrzę na te filtry, to momentami aż nie wiem czemu oczy mnie bolą dosłownie. Wtedy jakoś mnie nie bolało, ale teraz gdy się przyzwyczajam jakby do no SGBA, to po prostu już zupełnie inaczej postrzegam to co jest teraz. Choć nie powiem z tej gierki, być może jeszcze kiedyś streama jakiegoś zrobię, ale czy będę stuprocentował, to już jest kwestia niewyjaśniona i raczej nie będzie wyjaśniona przez długi czas. Ale dużo mu HP już nie zostało. Strasznie lightowy ten boss, znaczy lightowy. No dla mnie wtedy nie był lightowy, ale teraz gdybym... podejrzewam, że gdybym zaczął z nim walkę, to już po prostu bym stwierdził, że tak, taki łatwy boss i tak tyle failować trzeba być po prostu pomidorowym PL. Czyli po prostu trzeba być mną, żeby failować przy takim bossie. Oj, proszę bardzo. Tyranozaurus spadł. A raczej po prostu zniknął. I się zaczął dusić. Pytanie, gdzie jest exit tego poziomu? Na pewno nie tutaj, ponieważ exit tego poziomu, uwaga, proszę państwa, moi drodzy, jest u góry. I oto jest hasło. Niezłe to hasło. Evil Descent. Ale tym poziomem zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jestem informatywny, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał, to może zostawić łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w KO Advance na Game Boy Advance i zaczniemy ten pierwszy poziom zimowy. Na razie, cześć!